Cezary Petrus umówił się wczoraj z trzema dziewczynami po kolei. Z trudem zdążył z jednej randki na drugą. Chłopak jest bardzo zmęczony. Cieszy się jednak, że wygrał zakład z kolegami. Dobra, jesteś mistrzem, ale opowiadaj, jak było. No, ogólnie spoko, tylko cały czas musiałem pilnować czasu, nie? Żeby z jednej randki zdążyć na drugą. No i te imiona, myliły mi się cały czas, musiałem je pamiętać. Chyba będziesz musiał się jeszcze raz z nimi umówić. No co ty nie powiesz, kapitanie, oczywistość. Hej, Czarek. A, dobra, my idziemy. Chciałam ci tylko powiedzieć, że było bardzo fajnie. No mi też się podobało, mega było. No, i chętnie się z tobą spotkam w weekend. No to super, to ja już pójdę, okej? Okay? No, pewnie, pewnie. Cześć. Okay. Hej, sorry, to dziwnie zabrzmi, ale czy ty się umawiasz z Cezarym, bo słyszałam waszą rozmowę. No, spotkaliśmy się wczoraj, ale idziemy jeszcze do kina w weekend. Aha, no co? To fajnie, bo ze mną też się wczoraj spotkał. Co? Ej, nie gadaj. Tak, mogę ci nawet pokazać SMS-y. Głupek, wysyłał nam dokładnie to samo, tylko zmienią imiona. Nie gadaj. Po prostu nie wierzę. To ze mną był przecież w kinie o 18. Ha, to o to chodziło. Wiesz, my byliśmy umówieni na kepsa, ale jak wczoraj gadaliśmy, to zaczął coś mówić o kinie. A jemu się po prostu pomyliło. Jezu, łajsa. Ej. Masakra jakaś. Jak można się tak zachowywać? No przecież to jest jakiś... Ej, patrz. Super Emmo się wczoraj bawiłem, może to powtórzymy? Emma, to jest jeszcze jakaś trzecia laska? No najwyraźniej. Jezu, Głupek znowu się pomylił. Nie wierzę, nie wierzę, po prostu trzeba ją znaleźć. Kojarzysz jakąś Emmę? Jest jakaś siódmej klasy. Wchodziła do klasy teraz. Musimy ją znaleźć. Trzeba się zemścić na Cezarym. Co za idiota z tego Cezarego! Nie dość, że się umawia z trzema dziewczynami naraz, to jeszcze wszystkie myli. Ach, ja mu tego nie odpuszczę po prostu, naprawdę.